Serus, z tej strony Malinowy Nos. W tym odcinku pokażę Wam szybki przepis na chleb. Chleb bez mąki. I mam tutaj przed sobą wszystkie składniki na chleb, które teraz musimy wymieszać, także zaczynajmy. W misce mam 500 g twarogu półtłustego, do tego dodajemy 300 g płatków owsianych. Do tego siemia lnianego 40 g, 3 jajka, pestki dyni około 80 g. Łyżeczka proszku do pieczenia i szczypta soli. I teraz to wszystko muszę wyrobić, wymieszać. Ok, składniki mam wymieszane. Formuję kształt chleba, jaki chcemy. I tak przygotowane ciasto wrzucamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na 60 minut. Zobaczcie, tak prezentuje się ten chlebek po upieczeniu. Zobaczcie, jaki piękny w środku. Przepiękny. Zachęcam Was do zrobienia takiego chleba, jest naprawdę dobry. Zrobicie sami, to przekonacie się, jak smakuje. Bardzo ładnie pachnie, chwilę temu się upiekł, także... jest bardzo dobre. Polecam Wam serdecznie zrobić taki chlebek u siebie w domu. Powodzenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Servus!